jest trochę tak, że to było tak, ktoś w konia zrobił nasze służby, podał fałszywe nazwisko? Nie. Nulą. I trafiłem. Macie, są przejrzane, proszę, opracowane. Proszę pana, przejrzane, opracowane. To jest nowe odkrycie jakieś? Przygotowywał i nagle trafił na takiego człowieka, James Bond. Do umieszczenia na Facebooku. Mhm. Wyciągnąłem, sprawdziłem jeszcze. Okej, dobra. Tak. Pięć mi zostanie tutaj, tak. Natomiast oczywiście wywiadowczą ochroną i uniemożliwili mu kontakt wojskowego. Przebywał w Polsce od do. Jak pan widzi, tam nawet rok. No. Z tej informacji, która dzisiaj do nas dotarła, do IPN-u, że odnaleziono jego żonę. Brytyjczycy, Anglicy odnaleźli jego żonę, która potwierdza, że jak najbardziej jest to autentyczne nazwisko. Gwiazdę telewizji to proszę bardzo. Ja to otworzę ten na drugą stronę. Super. Moja teoria jest taka, żartobliwie oczywiście mówiąc, James Bond przyjechał tutaj do Warszawy, zakonspirował się jako skromny archiwista, nie zwiódł tym polskich służb, nawet w tej konspiracji nie pił martini z wódką, tylko zwykłe piwo, ale interesował się niewiastami, jak napisano, i obstawiam, że właśnie ten moment, to zainteresowanie niewiastami upewniło polski kontrwywiad, że mają do czynienia z tym prawdziwym, autentycznym Jamesem Bondem. W związku z tym otoczyli go kontrwywiadowczą opieką, on się zorientował i stwierdził, że już nie ma tutaj niczego do roboty, wyjechał. Proszę. I też w stronę kamery. O. Co wcale nie oznacza, że tutaj są materiały dotyczące Jamesa Bonda. Pomyślałem sobie, ale śmieszne. Dokładnie. Dokładnie to. Proszę, czego to w IPN-ie się nie znajduje. Mamy nawet samego Jamesa Bonda. To była moja pierwsza myśl, a potem, że tak powiem, została ona zmaterializowana w tym, że napisałem te kilkanaście zdań na podstawie zachowanych dokumentów. Tu już naprawdę nic się więcej nie da napisać i się okazało, że staje się gwiazdą telewizyjną, prawda, cały świat poruszony i w ogóle wszystkie kontynenty, na wszystkich kontynentach o tym piszą. Ja tego nie chciałem. Ot taka ciekawostka, która zaczęła żyć własnym życiem. Thank you.